piękna uroczystość, w której możecie się Państwo przede wszystkim spotkać, w której możecie Państwo ze sobą porozmawiać, to co w tym dzisiejszym świecie jest najważniejsze, czyli kontakt z drugim człowiekiem. Przed wojną Gazeta Przemyska pisała taki tekst. 56-letni staruszek przewrócił się na rynku i złamał nogę. 56-letni. Ale proszę Państwa, to już nie te czasy. Teraz wszyscy Polacy i ludzie żyją zdecydowanie dłużej. Tego Państwu życzę, żebyście Państwo żyli 100 lat i więcej. Jest na to wielka, wielka szansa. Wydłuża się ogromnie długość życia w Polsce. A co najważniejsze, żeby być w stałej aktywności. Żeby ten wiek senioralny, w którym jesteśmy na emeryturze, a to akurat nie to, że jesteście Państwo seniorami, my będziemy za niedługo seniorami, ale też nawet te małe dzieci, które się rodzą, też będą seniorami. Tylko dużo, dużo później. Żebyście Państwo spędzali w jak największym zdrowiu, tego Państwu życzę, z jak największą aktywnością, żeby po prostu żyć pełnią życia. Dziękuję Wam za to, że tutaj jesteście. Za ten czas, który tutaj będzie dla Was takim czasem radości, uśmiechu, wzajemnej wymiany różnych zdań. Przede wszystkim dziękuję Panie Prezydencie Panu za to, że Pan przytulił naszych seniorów do siebie, oczywiście pod ten dach, i Pani tutaj dyrektor Grecie, że umożliwia seniorom naszym, aby tak pięknie jak dzisiaj spędzili ten czas. Ja w imieniu Samorządu Powiatu Przemyskiego, jak i swoim, chciałabym Państwu życzyć, przesyłam takich moc serdeczności. W 2019 roku, kiedy objąłem po raz pierwszy urząd prezydenta naszego miasta, przyszli do mnie seniorzy, pamiętam panią Elę między innymi, przyszli i zastanawiałem się, jakie będą oczekiwania, jakie będą rozmowy, czego seniorzy potrzebują. Powiedzieli, że potrzebują zabawy, potrzebują żyć aktywnie, potrzebują się spotkać i tak się narodziły potencówki dla seniorów, tak się narodziły senioralia. To jest, szanowni Państwo, Wasza inicjatywa. Przez nas tylko, można powiedzieć, realizowana częściowo. Wspomagamy Was w tym, żeby te senioralia, potencówki dla seniorów mogły się odbywać.